Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Drugi odcinek Zajadam Ocniemy. Jarosławiec, a dzisiaj pizzeria Samur. Zobaczymy, co nam przygotują. Lokal nieduży, ładnie pachnie, obsługa w miarę okej. Zobaczymy, jak pizza. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy Oceniamy. Okej, mały paragonik, 19 zł pizza, a paragonik jest kłamstwem. Wiecie dlaczego? Bo w tym zawiera się cena opakowania i dwóch sosów. Ale oczywiście jest podana jako pizza, no bo wiadomo, 8% podatku, nie 23%. Także jest pizzeria Samur, taką ma ulotkę, bardzo prosta, bardzo basicowa. 35 rodzajów pizz, bardzo dobre ceny, rewelacyjne ceny, bardzo niskie. Na przykład za capricciose, ser szynkapieczarki, dużą, czyli 30, możemy zapłacić tylko 12 zł, więc jest tanio. Ketchup sos pomidorowy ostry, pozeta, a czosnkowy 2 zł, bo się więcej trzeba namęczyć, tak pani rzekła. Nasza pizza to farmerska, numer 15, kosztowała. Tutaj mamy 15, ciężko, 14 zł, czyli 5 zł, 2 sosy, to 4 i zeta za opakowanie, ale wszystko jest wypieprzone jako pizza. Nie wolno tak robić. Co to ma być? Nie wolno tak robić, tak nie robimy. Mamy przyjść za 15-20 minut, kolega ma przyjść z paragonem, ale przyjdzie z paragonem, ale i też z wizytówką. Po 12 minutach odebraliśmy pizzę z lokalu Samur. 12 minut, pizza farmerska, więc otwieramy. Przechodzimy do rzeczy. Co w ogóle przykuwa moją uwagę jako pierwsza rzecz? Pizza wydaje się, jak była taka tłusta, strasznie taka mokra jakby z zewnątrz. To jest taka generalnie pierwsza rzecz. I co my na tej pizzy w sumie mamy? Co my generalnie na tej pizzy mamy? Zobaczcie. To jest jakaś kiełbaska, ser oczywiście, widać, że tutaj taki trochę przypalony jest ten ser. Tutaj oczywiście podkład pomidorowy, też taki delikatnie przypalony. A ciasto na końcówkach, no niestety wydaje się być trochę takie twarde. Szkoda. Cieniutkie, fajne, pachnie kiełbaską, takim domowym zapachem, to mi się podoba. Dobra, krótka piłka. Pizza jest gorąca, widzę, że świeżo co zostało wyciągnięte z pieca. Kiełbaska jest bardzo fajna, taka tłusta, nadaje takiego charakteru tej pizzy. Ser tutaj, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kombo z tą kiełbaską. Jest dobry. Generalnie całość tutaj pizzy jest dobra. A końcówka? Troszeczkę za twarda, tak coś myślę. Przechodzimy do sosu. I mamy łyżeczek, sos jest generalnie gęsty. Pachnie czosnkiem, to dobrze. I my sobie tutaj nałożymy tego sosidła, na którym zresztą widać troszeczkę przypraw. Może pieprz, raczej nie oregano, sprawdzamy. Gdyby ten sos był troszkę rzadszy, jogurtu naturalnego tutaj dodajcie więcej, to wydaje mi się, że on byłby bardzo dobry. Ta gęstość jest aż przeszkadzająca troszkę. Poza tym, tak delikatnie czosnkiem smakuje, dobra kompozycja z pizzą. Jest ok. Sos ostry, który jest taką mieszanką dwóch kolorów. Tutaj mamy taki, a tutaj mamy taki bialutki. To na życzenie. No to na życzenie właśnie, jak to Pekuś mówi. Pachnie? Tak. Niewinnie, jakby to nie było ostre, ale wydaje się, że to jest tak samo gęste jak to ten poprzedni czosnkowy. Dlatego na te kwestie nie będziemy jakoś tak zwracali uwagi. Bardziej skupimy się na tym, czy to jest rzeczywiście ostre i czy nas wypali. Mam nadzieję, że to Pekusia wypali, dlatego szkoda, że on nie ocenia jako pierwszy tego lokalu. Jedziemy. Chili z torebki w dużej ilości. Przez chwilę mocne trzaśnięcie, mocne walnięcie ostrości. Później to trochę spadło. Ale generalnie nadal się tak trochę trzyma. Jeżeli chodzi o ostry sos, jestem dosyć zadowolony. Niech odjedzie.
Natomiast jeżeli miałbym oceniać całość pizzy, ta pizza jest tłusta strasznie. Trochę mi to przypomina ten taki pierwowzór Tutto, który też właśnie taki był pod pewnymi względami, ale smakowo jest tutaj naprawdę w porządku. Miam, miam, miam. Jak ktoś jest na diecie, to bardzo ładnie na to patrzy. No, generalnie pizza jest na bardzo cienkim cieście i jakoś w ogóle moje spostrzeżenia są takie, że ta pizza jest jakaś taka niesymetryczna. Czyli taka kawałek, na przykład tutaj nie widzimy za dużo pieczarek, tu widzimy więcej pieczarek. Tutaj też. A tu zaś już prawie nie ma pieczarek. Kiełbaska, kiełbaska. Tutaj też dwa kiełbaski. Tu już nie ma kiełbaski, a tu jeszcze z jeden paserek powinien być. Na moim też nie było kiełbaski, musiałem oderwać tu z boku. Jest też cebulka, co tu widać, ale tutaj już nie za bardzo więcej. No jakoś nie rzuca się w oczy. Dobra, spróbujmy smaku. Powiem wam szczerze, uczciwie, z ręką na sercu, że ta pizza smakuje mi bardziej niż pizza, która była w Unibarze. Ta pizza jest po prostu lepsza. Mimo, że nie jest jakaś taka bardzo puszysta, chociaż grube ciasto można sobie zamówić bez dopłaty. Za darmo jest możliwość wykonania pizzy na grubym cieście, co jest fajne i daje wybór. No i oczywiście pizza jest pokrojona na trochę nierówne kawałki, ale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak powinno być, tak samo odcinek temu, ale nie było. Może to się zmieni. Ok, pizza jest w porzo. A jak z sosami? Sprawdźmy. Łagodny. Majonezowo pachnie. Oczywiście jest gęsty, ale czuć czosnek. No i znów kontrast do odcinka poprzedniego. Ten sos jest lepszy niż odcinek temu. Śmieszne, ale prawdziwe. Także lokal, który ocenialiśmy poprzednio, jest 600 metrów oddalony w tamtą stronę i oni powinni te 600 metrów tu przyjechać i sprawdzić, coś trochę pozmieniać. Dobra, co z osli? Rzeczywiście, dużo chili z torebki. Wybucha ta ostrość dość bardzo. No to co Pridak powiedział, wybucha, się chwilę trzyma i mam wrażenie, że z każdą sekundą będzie spadać. No, pizza. Mogę powiedzieć, że dobra. Od razu na start mówimy, że dajemy ocenę 8,5 na 10. Dlatego, że... No słuchajcie, na jednym kawałku pieczarki są i cebula, na drugim ich nie ma, ale na tym, gdzie nie ma pieczarek i cebuli, jest kiełbacha. I na odwrót. Tu jest pieczarki i cebula, ale kiełbachy nie ma. I tak, taki, no nie wiem, takie robienie, widać, że ktoś w miarę ma na uwadze jakość, ale jednak stawia trochę na inny. Nawiązując do poprzedniego odcinka, ta pizza tutaj była zdecydowanie lepsza. Ma lepszy charakter. Dokładnie, lepszy charakter. Po prostu była lepsza. Jeżeli na przykład chodzi o kwestie sosów, od siebie dodam tylko to, że one mogłyby być ciut rzadsze. Dla niego, dla mnie nie. Były dobre. Na przykład. Nie? Dla mnie były dobre. Nie, tak, dobre, bardzo dobre były. Konsystencją. Sosy były bardzo dobre. Konsystencją były dobre. Jest jeszcze kwestia ciasta, które było... Bardzo dobre. Naprawdę, ciasto macie dobre. Ciasto było bardzo dobre. To musimy przyznać, że... Chociaż jak już stygła ta pizza, to im dłużej, im dalej w las, tym bardziej twarda. Dlatego może więcej oleju tam do tego ciasta dawać. Generalnie jeżeli chodzi o to, jakby to stwardnienie tego ciasta względem czasu, one na rantach, na samych końcówkach jest takie delikatnie twarde. Więcej oleju, jak tutaj oczywiście było wspomniane. Może to by uratowało sprawę. Tak, natomiast słuchajcie, no kwestia jest jeszcze może wizerunkowa taka. Zobaczcie sobie tutaj na to, jak to wszystko wygląda. Lokal jest na tyle fajny, że możemy sobie usiąść i zjeść pizzę. Czy tutaj na tarasie, czy w środku. Także to jest bardzo fajne. Mamy ulotkę basicowa. W tych promieniach słońca zapraszamy was na kolejne odcinki. Zajadamy, oceniamy z Jarosławca i z kolejnych nadmorskich miejscowości. Co niedzielę o 15 się pojawiamy i oceniamy. Tak. Z tym słońcem, które tutaj pada nam na twarz, my się żegnamy i widzimy oczywiście za tydzień 15. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji i klikania dzwoneczka, żebyście nie przegapili odcinków. Dzięki serdeczne i hej. Zostaw komentarz i subskrybuj Szeryfów.